Witam wszystkich serdecznie. Można powiedzieć, że to jest kontynuacja testu pojemności ultrakondensatorów. Zostały wymienione mostki. Teraz mostki są zagniatane. Specjalnie pokażę szczegółowo Rafałowi, jak wygląda nowa zagniatarka. Powiem szczerze, jest git, tylko mi umiejętności brakuje. W międzyczasie zrobiłem sobie ich trochę więcej, z racji, że się sprawdziły. Więc te są mało estetyczne, kolejne już są troszeczkę lepsze. Aktualne napięcie na kondensatorach jest 18,29. Każda sekcja 12 ma po około 9 V. Zostały dołożone kolejne radiatorki, pouzupełniane, bo nie wszędzie były. Tutaj też troszeczkę dołożyłem radiatorków, niestety nie umiałem żadnego ulepa znaleźć i to przerobić, więc się posłużyłem tym, co mam. Mamy w końcu ciśnienie, pompka chodzi, mamy 24 W na pompce, woda leci, tam coś mi kapło, możliwe, że jak ruszałem wężem. Bo tam jedną taką złączkę mam, co nie jest taka już najlepszejsza. Ale mamy ciśnienie, mamy przepływ. Wepniemy sobie to tutaj. Tu już wszystko przygotowałem. Czyli mamy... O, tak obrócę, bo tak to będzie orientowane. Aha. Dobra, muszę przerwać, bo tu muszę zaś ustawić. Dobrze, a więc ustawiłem prąd, wykasowałem liczniki, jest przygotowane, jedynie muszę do 28 V podbić napięcie. Z racji nauki z ostatnich problemów zrobiłem tak żabulca, rezystory 100 W, jeden jest jednoomowy, drugi jest dwuomowy, są szeregowo. Mam tutaj żabce, żabiec jest tutaj do minusa, czyli minus do minusa. Tylko sobie najpierw plus podłączę. Tu sobie plus podłączę. Tu mam już minus przygotowany. Damy sobie troszkę mniejszy prąd, z racji, że to będzie duża różnica. Więc bardzo długo to będzie szło i nie wiem, jak długo to się będzie układać, bo to się wydaje, że kondensatory powinny się ustabilizować, ale zauważyłem na eksperymencie, że miałem 24x7 podłączony panel fotowoltaiczny do kondensatorów, do tych, co miałem na rozruch samochodu, i one się ustabilizowały, że już nie spada tak napięcie, jak są cały czas podładowywane, więc te kondensatory dość długo były rozładowane, więc one prawdopodobnie będą musiały się zaś usiedzieć, ustabilizować, wyrównać napięcia na wszystkich płytach i tak dalej. Więc zobaczymy, kiedy się tutaj, jak to się mówi, nic nie będzie działo, że się wszystko uleży. Dobra, podłączam i zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Tym razem nie wybuchło, przynajmniej. Czy widać? Dobra, nic nie wybuchło. Dobra, załączymy. Dzień sądu. Czy będę musiał zaś naprawiać? Okej. Ruszyło. Powoli coś podbiło, ale nie jakoś tam mega mocno. Więc poczekam do 20 V. Nie są ciepłe. Dobra. Uznajmy, że podłączymy już bezpośrednio. Skoro wszystko się ustabilizowało. Okej. 20,3. No, prawie że to samo.
Tutaj jeszcze mniej pokazuje. Mało to potrwa. Dobra, nie będę naciągał na minuty. Zobaczymy się, jak się wszystko ustabilizuje. Właśnie o to mi chodziło, że musi się wszystko uleżeć. Tutaj jedna dioda świeciła i przed chwilą tutaj jedna dioda świeciła, czyli ten kondensator jest blisko szczytowego napięcia. Czyli musimy poczekać, aż to się uleży, bo niby prąd już zaczyna spadać, ale jeszcze musi się wszystko uleżeć, ustabilizować napięcia na wszystkich obwodach, nazwijmy to tak. Dobra, tu jesteśmy blisko już, za niedługo, tylko musi się to uleżeć. Dobra, teraz do was wracam. Witam, kolejny dzień. No dopiero teraz się udało to w miarę naładować. Później wrzucę jeszcze, jak tutaj się działo. Tutaj nie zdążyłem kamery wyciągnąć, jak się zaczęło dziać. Mamy przygotowane wszystko do pomiaru, czyli mamy 28 V, w miarę jest stabilnie. Wyłączamy ładowanie. Rozłączę sobie fizycznie, żeby nie było. Jest kabelek rozłączony. No i dajemy start. Czas start. Tylko że zapomniałem zaś włączyć pompki. Pompka nie włączona. Dobra. Tak na razie się nic konkretniejszego nie dzieje. Na razie rozładowuję, to idę szybko włączyć pompkę. No i dobrze, pompka uruchomiona, chwilę tylko mnie nie było. Głównie mnie interesuje ta temperatura, tylko niestety to jest tutaj na dole i tego naprawdę nie widać. Próbuję już obracać, jak idzie. O, teraz łapał. Temperatura, nie wiem, 0,2 podskoczyła. Dobra, rozładowuję się. Odłączę zasilanie, to wyłączę. No i widzimy się, jak się skończy test. No i zdążyliśmy. Dosłownie na sekundy. Test się udał. Teraz muszę to wszystko zestawić i zobaczymy, co się zmieniło. Na pewno się nie grzeje nic. No tutaj jedynie tutaj ten mój wynalazek z radiatorkami się lekko grzeje. Nawet te położone obok trochę są ciepłe, ale głównie te, co są na diodzie. Dobra, test udany, nic nie wybuchło, robimy postępy. Że jak przyjdzie troszeczkę większy, mocniejszy wróg, czyli akumulator, którego będzie trzeba zdusić do 10,5 V, żeby nic nie zjarać. To nic. Na razie dziękuję serdecznie. Lajki, subskrypcje, polubienia, komentarze i jakieś wnioski. Co tu się udało zrobić? To na razie. Cześć.